Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i mamy nowe sprawdzenie, kupić nowe skiny magiczne. I to nie jest jedyna magia, która się zdarzyła dzisiaj w sklepie, zaraz wam do tego o tym powiem. I teraz tak, mały wstęp, może jeszcze ten nie był do końca udany, ale będą takie wstępy, że to ładnie wyglądało. Intro, moje gadanie, pokazywanie skina i na sam koniec to, co niektórzy z was lubią, niektórzy hejtują, będą backblingi w innej formie pokazane, więc zapraszam do końca odcinka, żeby zobaczyć. Nie wiem, czy wam się to spodoba, jeżeli tak, dajcie mi znać w komentarzu. I teraz tak, co mamy? Sklep z przedmiotami, mamy kilof, lotnie i dwa skiny. Dwa skiny po 1500, lotnie 1200, kilof chyba za 800, tak, za 800, lotnie 1200. Lotnia, kilof, sztos, skiny... W miarę uznania. Fajne są skiny. I mamy to. To jest skin, który był tylko i wyłącznie raz w sklepie w pierwszym sezonie. Kupujcie ten skin, jeżeli chcecie mieć rzadkie skiny. Naprawdę, on będzie wracał teraz to na 100%, ale to jest bardzo, bardzo rzadki skin. Ja go od razu z miejsca jako pierwszego kupiłem, potem dopiero się zająłem resztą skinami. Mamy Komando Cieni. Jest odcinek u mnie na kanale, możecie sobie sprawdzić w zakładce sprawdź zanim kupisz, jest cała playlista. Więc tam możecie sobie przewinąć, znaleźć. I co miałem mówić? Jeżeli chcecie kupować skiny, oczywiście z kodem wesprzyj twórcę PaczolYouTube. Nie wspieram się, bo wydaje mi się, że to jest średnie. Pierwszy skin. Bierzemy faceta na tutaj, Castor się nazywa, bierzemy go na ruszt. Na ruszczkę raczej. Nie dograłem lotnie, jak leciałem, dlatego teraz ją wam pokażę, ponieważ na placu zabaw jeszcze są lotnie. Lotnia jest przekozacka, jest ładna, nic nie zasłania i jest, nie jest taka w miarę głośna, powiem szczerze. Bardzo mi się ta lotnia podoba. Jeżeli chodzi o kill-off, ładnie wygląda, fajnie się kręcą te takie elementy i dźwięk. Fajny dźwięk, nie kuje w uszy. Jeżeli coś bijemy, normalny dźwięk kill-offa. Bardzo fajny kill-off polecam. Osobiście mi bardzo się podoba. Nexe też mówił, że fajny, Beznicko mówił, że świetny, Salamon mówił, że sztos. Więc pograliśmy wcześniej z chłopakami, więc wydaje mi się, że naprawdę cztery opinie tak znanych wielkich fanów Fortnite'a to są bardzo ważne i kill-off świetny. Ale to pamiętajcie, jeżeli wam się podoba, kupujcie. I teraz co, do skina. Skin w ogóle nie przeszkadza, delikatnie ten czubek głowy może, ale to wiecie, w skiny jak skiny, nie przeszkadzają w grze. Skin jest świetny. Wedle uznania i chyba założyłem zły plecak, czy dobry? Dobry chyba plecak, to jest skin do tego faceta chyba. Zaraz założę na odwrót. Powiem szczerze, warty skin polecenia. Na sam koniec pokazywania skinów ocena oczywiście będzie. Jeżeli chodzi o naszą babeczkę, czarodziejkę, skin chyba wydaje mi się, że jest lepszy od czarodzieja. Bardzo mi się podoba ta książka na boku, taki fajny element. Plecaki oczywiście są słabe do nich, bez wątpienia, są słabe po prostu. Przynajmniej według mnie. Skin w ogóle nie przeszkadza, ten kapelusz nie jest taki straszny, można strzelać, można zabijać. To nie jest skin w stylu pomidora albo burgera, gdzie to tą głowę macie wielką taką. To są fajne skiny, tylko że nie wiem, czy nim będę grał, ponieważ mam tych skinów dużo i trochę mi już się przewraca od nich w głowie, szczerze mówiąc. Za dużo tych skinów. Jeżeli chodzi o babeczkę, fajny skin. Inny bugbling bym polecił, ale to już na samym końcu. I teraz tak, facet wydaje mi się 7 na 10, babeczka 8 na 10. A Bambik oczywiście 10 na 10, bo jest mega rzadki, jest fajny, będę nim grał dużo, bo jak widzicie ostatnio na moich live'ach mam 170 skinów, a gram praktycznie no skinem, cały czas Bambikami gram. Nie wiem czemu, jakoś tak mi się zmieniło, jakoś tak łatwiej mi się skupić, lepiej mi się skupić, jeżeli nie mam tych elementów za dużo. Lotnia będzie grana bez piękna, lotnia jest piękna. Lotnie polecam brać. Lotnia 10 na 10 zdecydowanie i Kostur 10 na 10. Zapraszam was do części backblingów. Pamiętajcie, że jeżeli wam się podoba, zostawcie suba, łapę, dzwona. Suba, łapę, dzwona i komentarz. Dajcie znać, co poprawić w tym odcinku, ponieważ chcę udoskonalić tą serię, ponieważ ta seria będzie dalej kontynuowana na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się podoba. Więc ja zapraszam was do backblingów. To jest już część dla osób, które chcą to obejrzeć bez mojego komentarza. Narka. Going.
We'll be right back.